Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy taki bardzo przyjemny dzień, a mianowicie polskie gołębie są tutaj już zestawione wszystkie razem w tych 8 kategoriach, które będą nas reprezentowały na olimpiadzie w Brukseli. Akurat zakończyliśmy robić zdjęcia, zaraz chwilkę te gołębie po kolei będziemy filmować i pokazywać na stronie. Później ten film będzie u nas i oczywiście mamy już zdjęcia też, to będzie można sobie dokładnie sylwetkę gołębia zobaczyć, jego wyniki, jak również oko. A patrzmy tutaj, dzisiaj koledzy tutaj między innymi przywieźli nam tutaj koledzy gołębie, kolega Glandys Mieczysław i kolega Polak Edek. Tutaj kolega właśnie nie chciał nawet występować, mówił, że nie ma żadnego gołębia, ale przywóził gołębia. Czyje gołębie kolega? Kolegi Żaka. Tutaj mistrza okręgu Katowice. O właśnie, a kolega Glandys swojego przywoził. Swojego gołębia. I jeszcze kogoś. Nie, czyli tak, jednego. Tylko jednego. A to nie są, to nie pierwszy raz kolega przywozi gołębie swoje. No, tak w ostatnich latach dosyć się szczęści, także że jestem zadowolony z wyników, które obecnie gołąbki osiągają. No i też szczęście w tym roku również dopisało, że reprezentuję gołąbka w kategorii A. Drugie miejsce, które zajął drugie miejsce. Ten gołąb dokładnie popatrzmy. Będziemy za chwilę pokazywać i mówić, czyje są, a tutaj kolega jeszcze będzie jechał z tym gołębiem później, znaczy może nie z tym bezpośrednio, ale do Brukseli tam zobaczyć. Tak, wybieramy się z kolegami autobusem, tak mamy swoje. No tam nie odwołali żadnych wystaw, imprez, także tam można sobie, tak, że tak powiem, z kolegami się będzie spotkać. Tutaj nam zdjęcia pomagał robić oczywiście jak co roku kolega Andrzej Ficek. Jak ocenia kolega kondycję tych gołębi przed podróżą? Gołębie są w bardzo dobrej kondycji, wiadomo, karma, woda dostały, a przy noszeniu do zdjęć to widać, że gołębie są dobrze przygotowane. Dobrze. Też widzieliśmy, tutaj jak już zaczęliśmy rozmawiać, to był pierwszy gołąb, którego pokazaliśmy, to był gołąb statki numer 2, to był gołąb kolegi Mieczysława Glandysa, a pierwszym gołębiem w tej samej kategorii, w kategorii Sport A, jest gołąb kolegów z Bula Latacz. Tego gołębia to mi się zdaje nawet wtedy, kiedy byliśmy u niego w tym roku podczas lotu, to nawet on chyba tak przyleciał, że go sfilmowaliśmy, tak mi się coś zdaje. Tutaj trzecim gołębiem w tej kategorii to jest gołąb kolegi Tomasza Rumińskiego, z tego co pamiętam chyba 7150, tak? To jest z oddziału Torun 0326. To jest czysty gołąb pochodzący z gołębi Rolanda Fabera. A przy okazji, jak już jesteśmy tutaj, mamy możliwość zapytać się hodowcy, to a z jakiej gołębi jest ten gołąb u kolegi? No, mój gołąb wywodzi się, można powiedzieć, z takiej starej linii od kolegi, to znaczy tak dziadkiem tej samiczki jest od Jasia Pawia, miałem gołębie nabyte z takiego jego słynnego białolotka, który bardzo dobre potomstwo wydawał, który można powiedzieć, bo ja tam byłem, aby uzyskać od syna, bo to jest świętej pamięci kolega Paw, już mam niedawno i byłem właśnie u syna tego kolegi, który mi dał pochodzenie tego gołębia, bo odnośnie rodowodu. No i ja jestem zadowolony z tych gołąbków, bo to już mam te gołębie sporo lat, a chcę nadmienić, że ten białolot, ten gołąbek, on dopiero w ubiegłym roku zdechł po prostu, mając 18 lat i był jeszcze płodny. Tak, to jest takie rzadko spotykane raczej zjawisko u naszych, no, czyli cieszył się dobrym zdrowiem, no i był kilka razy na wystawach ogólnopolskich. Miał bardzo dobre osiągnięcia jako lotnik indywidualnie. A gospodowiec chyba też. No oczywiście, do tej pory mam tą linię, no mam syna jego i z tego syna właśnie się wywodzi ta samiczka i z takiej, nabyłem gołębie z Hermesu, a też stara linia, to była samiczka z 2000 roku. I jeszcze jest linia Haralda Grimme z drugiej strony. Też z jego tych najlepszych moich wybitnych lotników, które łączę razem i te gołębie mi się bardzo dobrze sprawdzają. Dziękujemy bardzo na razie. Przejdziemy teraz, pokażemy kolejne gołębie. Tutaj kolejną, tu jest gołąb w statki numer 4. To jest gołąb należący do kolegi Marka Trzaski z oddziału 204 Prudnik. Piąta klatka to jest gołąb należący do kolegi Jana Szyski. To jest okręg Opole. Szósty gołąb. To jest właśnie trzecie miejsce w kategorii Sport B, to jest kolegi Tomasza Mętla. Później jest gołąb kolegi Tomasza Bućko. Widzimy, siedzi sobie akurat. W klatce numer 8 mamy gołębia kolegi Andrzeja Piskulaka z okręgu Wrocław. W dziewiątej klatce jest gołąb kolegi Bogdana Nakielnego z okręgu Krakowa. Kraków, przepraszam. To jest dziesiąta klatka, to jest
kołąb należący do Pilarskiego Henryka, okręg Częstochowa. Tu widzimy, to jest gołąb należący z klatki numer 11 do kolegi Tadeusza Ligockiego w okręgu Katowice, tego samego co kolega Blandys, tak? Ale ten, znaczy ten tutaj Ligocki. Mówię, tak, to jest kolega z okręgu. W klatce numer 12 mamy gołębia Michała Trójczaka z okręgu Warszawa. To widzimy. Tutaj się tak jak rozchodzimy, to powiedzmy, że chyba większość samiczek tu jest zdecydowanie. Tutaj było tylko kilka samczyków, mi się zdaje, z tego co pamiętam. A w klatce numer 13 mamy już gołębia należącego do Heinderka Wojciecha. Tutaj wprawdzie jest pisane A. Ewa Heinderek, ale też drugim gołębiem od razu obok niego jest też należący do Marka Heinderka, A. Marek Heinderek. I też oddziały, okręgi, przepraszam, Bielsko-Biała, tylko to jest już gołąb na niemieckiej obrączce. Tutaj zobaczmy, w klatce numer 15 mamy gołębia należącego do kolegi Zbigniewa Cieśli, to jest gołąb na obrączce olimpijskiej z 2011 roku. A w klatce numer 16 mamy gołębia kolegi Krzysztofa Proskurnickiego z okręgu Śląsk Południe. W klatce numer 17 znajduje się gołąb należący do Damiana i Dariusza Olech z okręgu Nowy Sącz. W klatce numer 18 jest gołąb należący do spółki Sanetra Pasterak, okręg Bielsko-Biała, czyli ten sam co kolegi Wojtka Henderka. Czyli tu mamy już te gołębia, bo tu znowu pierwsza klatka. Natomiast tutaj dalej mamy gołębia z klatki numer 19 i od razu klatki 20. To są gołębie dwa, które należą do kolegi Marcina Kręc. Kolega jest z okręgu Konin. Widzimy, tutaj są te dwa gołębie, a w klatce numer 21 znajduje się gołąb Palackiej Magdaleny, czyli od Dominika z okręgu Wrocław. Tamtą hodowlę często odwiedzamy, także te gołębie znamy. A tutaj mamy w klatce numer 22 gołębia należącego do kolegi Marcina Kobieli. Ten gołąb się bardzo ciężko daje fotografować, praktycznie się nie daje fotografować, no ale udało się jakoś tam zdjęcie jemu zrobić. Gołąb numer 20, gołąb statki numer 23 należy do kolegi Jana Michalskiego z okręgu Kraków, a ostatni gołąb, którego tutaj prezentujemy w tym filmie, jest gołębiem należącym do kolegi Zbigniewa Żaka z okręgu Katowice. Czyli wszystkie gołębie mamy już. Ten Żak ostatni. Tak, właśnie tutaj ten, co kolega przywiózł. Także... Tak, to gołąb jest, pochodzi od wicemistrza Polski Kaczmarczyka, oddział 190 z Torunia, kolegi Żaka. Żaka. Tak, jest w kategorii H, konficent 10 ma. Trzecim lotnikiem jest w Polsce w kategorii H. Także widzimy. Jest to prezent od kolegi Kaczmarczyka, co był 3 lata temu wicemistrzem Polski. Ale kolega Kaczmarczyk to Tomasz? Ten taki z okręgu Kielce? Nie, jest Torunia. Nie, jest Torunia. Z Torunia. Dobrze, także na razie dziękujemy, życzymy powodzenia i oby jak najlepiej impreza się w Brukseli tam udało. Żeby było dużo złotych medali. No i terrorystów. Terrorystów nie. Tutaj takie zagrożenie. Raczej unikać terroryzmu. Częstochem śpiewali. Tak. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry rok.